Witajcie, z tej strony Łukasz z kanału Kosa TV. W dzisiejszym vlogu omówię Wam temat zatrzymania łożysk. To będzie dosyć krótki vlog, tu nie ma co się rozwodzić, ale jeśli chodzi o zatrzymanie łożysk, jest to temat dosyć bardzo częsty, ale tak jak często się go spotyka, tak też często jest bagatelizowany i pomijany. A on niesie ze sobą duże skutki i powiedzmy sobie szczerze, że każde pominięcie tego ryzyka, bo obniżenie w ogóle stopnia tego ryzyka niesie ze sobą już poważne, znaczące zyski, także warto ten temat poruszyć. I co, nie przedłużam i omawiam. No i znowu będzie pierdolił, łaził po oborze. Jeśli chodzi o zatrzymanie łożyska, to czym ono skutkuje? Przede wszystkim trzeba to łożysko odjąć, to jest już pierwszy koszt. Przyjeżdża nam weterynarz, odejmuje łożysko. Najczęściej to jest po prostu mechanicznie wyciągane z macicy, ale dosyć powszechne coraz bardziej staje się po prostu tylko ingerencja farmaceutyczna, bo mechaniczna jest szybka, ale też podrażnia po prostu macicę i tutaj powrót takiej sztuki też jest do zdrowia jest dosyć utrudniony. To jest raz. Dwa, ona jak jest łożysko wyciągnięte, od razu dostaje antybiotyk wewnętrznie i po prostu przez te parę dni wylewamy mleko w kanał, nic z nim nie robimy, także no tu też jest kolejna strata. Kolejną stratą jest też po prostu spowolniony proces zmniejszania się macicy, wracania do jej normalnych rozmiarów i działka żółtego. No a co za tym idzie, taka sztuka później będzie gotowa do następnej ciąży, także tutaj to nam przedłuża okres laktacji, a co za tym idzie, tracimy na mleku po raz trzeci. No i też wiadomo, że z taką sztuką trzeba liczyć się, że będą znaczne po prostu problemy z późniejszą inseminacją. Nie mówię, że generalnie, ale w większości trzeba się spodziewać, że jeżeli łożysko zostało, to już tutaj coś będzie się działo w temacie inseminacji. No i niekiedy nawet zdarza się, że taka sztuka, jeżeli tam poważnie idzie przez to łożysko, przez to zatrzymanie łożyska, taka sztuka też po prostu może wyjechać nam ze stada, a to jest już duża strata i warto się skłonić dalej. Czym to jest spowodowane, dlaczego to łożysko zostaje? Otóż przyczyn jest dużo i nierzadko one się nakładają na siebie, a przede wszystkim tutaj duży wpływ odsyłam do vlogu o IBR i BVD. Tam też troszkę powiedziałem, że te wirusy wpływają na rozród, no i też wpływają na to, że to łożysko nam zostaje, czyli choroby zakaźne tutaj dużo właśnie znaczenie mają. Druga kwestia to jest prawidłowa kondycja krowy w okresie zasuszania. Jeżeli krowa jest przytuczona, to nie tylko będziemy mieli problemy z ketozą, ale też występuje ryzyko, że łożysko nam zostanie. Zwiększa to po prostu. No i też żywienie. Tak jak już ciągniemy kondycję, to powiedzmy sobie, że niedobór selenu, czy też witaminy A lub E może po prostu przyczynić się. No nie może, tylko przyczynia się do zwiększa ryzyko nam zostawania łożysk i dlatego warto dbać o żywienie mineralne też krów, że nie traktujmy krów zasuszonych jako już po prostu najgorsza grupa, że tylko na odpadkach i nic więcej. Jak tutaj selen? Selen po prostu powiem przy okazji, że najprościej to przez lizawki. Lizawki mineralne, one są z selenem, bodajże te czerwone, także tutaj jeśli chodzi o to nam uzupełni. A witamina A i E to nie musimy tutaj po prostu wydawać kolejnych pieniędzy, jeżeli mamy
małe stado, mamy kilka sztuk dosłownie zasuszonych, to nie kupujmy osobnych witamin. Witaminy A i E to po prostu mają też po prostu mieszanki witaminowe dla krów laktacji, także możemy spokojnie stosować dla krów zasuszonych witaminy od krów laktacji i to po prostu nic złego im się nie stanie. Lepiej takie niż w ogóle, po prostu powiem. No i też co tutaj przyczynia się, no przede wszystkim jeszcze do tego higiena i warunki otoczenia, jakich jest przebiega poród. Jeżeli zwierzę jest zestresowane, jeżeli było wcześniej przed samym porodem po prostu albo tuż po tej sztuki miejsce zostało zmienione, to jest stres niepotrzebny. Jeżeli jest ciasno, zagęszczenie, to na pewno wpływa. Najlepiej jeżeli okres zasuszenia, tam gdzie krowa spędzała, tam żeby odbywał się poród. Ja wiem, że to nie zawsze się da, ale jeżeli się nie da, no to wtedy byśmy po prostu mogli zrobić to w taki sposób, że 2-3 tygodnie przed planowanym porodem taką sztukę po prostu już przeprowadzić na miejsce, w którym ma się odbywać poród, żeby nie było tych zmian, żeby nie było nowych zwierząt w grupie, żeby nie było niepotrzebnego stresu tuż przed porodem i żeby też tutaj, jeżeli chodzi o poród sam, no to jego przebieg też ma znaczenie na zatrzymanie łożyska. Jeżeli były ciąże bliźniacze, to już wtedy można powiedzieć, że mało kiedy to łożysko odejdzie. To jest już w sporadycznych przypadkach. A jeżeli jest ciężki poród, też to wpływa. No ale tak jak wspomniałem na początku, nawarstwia się przede wszystkim kilka czynników i wtedy to łożysko zostaje. To nie jest tak, że to jest jeden tylko i wyłącznie przypadek, jedna przyczyna, to jest więcej tych przyczyn i po prostu one się nakładają i nie mamy tego świadomości i dlatego też łożysko nam zostaje. Teraz jak zapobiegać zatrzymaniu łożysk? No już częściowo mówiłem, chodzi o żywienie. Przede wszystkim krowy zasuszone, nie można ich zapasać, żywić paszami energetycznymi, to raz. Dwa, nie bójmy się dawać im witaminy. I to już nas częściowo uchroni. Do tego monitoring stada pod kątem chorób zakaźnych. Też jeżeli dużo się dzieje takich przypadków jak poronienia, zatrzymania łożysk, no to już tutaj odsyłam właśnie do IBR i BVD, tam bym tym się zajął. Też jeszcze trzeba po prostu umiejętnie przeprowadzać poród. Nie na siłę, nie szybko, na spokojnie, bez zbędnego pośpiechu nerwów. To też na pewno nam obniży ryzyko. I higiena. Higiena podczas porodu. Przede wszystkim te sznurki, popularne, tak? Weźmy po każdym użyciu je, wypaszmy w gotującej wodzie, zdezynfekujmy, żeby one gotowe czekały na sztukę. Ściółka, jak najwięcej suchej ściółki, żeby świeżej, żeby ta sztuka jak najmniej miała tam kontaktu z tymi drobnoustrojami. Dobór buchajów też, żeby nie było takich, które mają, no wiadomo, jak bierzemy katalog, to tam jest, gdzie potomstwo jest mniejsze, te cielęta, to te buchaje po prostu wybierajmy, żebyśmy nie mieli problemów z porodami, z ich przebiegiem. No i to głównie tyle. Przede wszystkim to trzeba znaleźć, ustalić przyczynę, co robimy źle i po prostu starać się znaleźć ten problem i go wyeliminować. No nikt po prostu lepiej nie zna stada niż wy sami. Myślę, że nie zanudzam was tymi vlogami zootechnicznymi, ale po prostu chcę wam po prostu przekazać troszkę wiedzy i świadomości, że dużo po prostu zależy od nas hodowców i to ma wpływ na nasze rezultaty. Nie oglądajcie się na żywieniowców, doradców, weterynarzy, kto co wam mówi, to wy po prostu sami macie zbierać informacje i analizować. Także tym akcentem jeszcze raz podkreślam, nie bójcie się działać sami. Żegnam was.
takie krótkie ogłoszonko parafialne, czy bylibyście zainteresowani takim daily vlogiem po prostu z każdego dnia etapu sporządzania sianokiszonki, to ja o czymś takim myślę. Jeżeli byłaby aprobata z waszej strony, to myślę, że coś takiego można byłoby stworzyć, tylko no już bym wtedy trochę na jakości przyciął, żeby to się szybciej rzucało i po prostu szłoby to w HD. I po prostu taka relacja z całego dnia, co się działo, czy koszenie, czy przygotowanie, czy w ogóle zagrabianie, zbiór. No po prostu taki daily vlog, trzydniowy powiedzmy sobie z sporządzania sianokiszonki. No to piszcie w komentarzach, czy jesteście zainteresowani. Jeżeli macie jakieś pytania, to jak najbardziej postaram się wam pomóc. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu.